bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać, TV? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o nasze jednostki oświatowe, to mamy ich 10, 6 zespołów szkół, jedno liceum, jedno centrum kształcenia zawodowego i dwie poradnie, jedna w Mińsku Mazowieckim, druga w Sulejówku. W naszych placówkach uczy się 5520 uczniów, zatrudniamy 671 nauczycieli na 582,78 etatów. No i proszę Państwa, jak możecie zaobserwować tabelę poniżej, znaczy tak jak wcześniej mówiłem, niemalże 93 miliony to wydatki na oświatę planowane w tym roku, z czego 91, niemalże 700 tysięcy to są wydatki bieżącego utrzymania oświaty, a wydatki majątkowe to jest 1 285 000. I na co byśmy tutaj chcieli Państwu zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o różnicę między wydatkami a subwencją oświatową. Jak zwrócicie Państwo, ostatnie 3 lata to jest kwota ciągle z roku na rok rosnąca. 12 milionów w 2019, 15 milionów w 2020 i w 2021 jest to kwota 19 milionów. Przez 4 lata wydatki z własnych środków budżetu powiatu na oświatę to jest ponad 61 milionów złotych. Co jest też ważną informacją, że tak jak w roku 2021, wielkość oświaty to 91% to są wynagrodzenia. Więc tak jak na zeszłej, poprzedniej sesji pan radny Krzysztof Puchocki mówił, że powinniśmy tak optymalizować nasze wydatki, abyśmy nie byli tylko przekaźnikiem środków, dlatego chcemy podjąć to stanowisko. Drodzy Państwo, jakbyśmy mieli w tym budżecie dodatkowe 19 milionów na inwestycje, naprawdę moglibyśmy zrobić dużo więcej. Dlatego w imieniu zarządu wnoszę, żebyśmy taką uchwałę mogli podjąć i proszę Państwa radnych o poparcie. Dziękuję bardzo. Zanosi się na to, że niektóre samorządy będą bankrutować. No ja trochę żartuję oczywiście, bo do tak zwanego całkowitego bankructwa na pewno nie dojdzie, ale zarządy komisaryczne całkiem są możliwe. W czym rzecz? Ano rzecz jest w oświacie, której wydatki z roku na rok rosną. Może nie u wszystkich jednakowo, ale szczególnie w powiecie. Co ciekawe, już prawie 20 milionów powiat wydaje na oświatę więcej niż subwencja. Subwencji ma 72 miliony, natomiast 20, no to 92. A budżet powiatu to 180, więc połowa budżetu idzie na szkoły. Przy czym ważna sprawa, że na płace to powiat się mieści w tej subwencji, bo jest tam około 67-8 milionów, same płace. Ale skąd te braki się biorą? W czym rzecz? Ano w tym, że kształcenie jednego ucznia powinno wynosić według subwencji oświatowej 6110 zł. Natomiast ile wydaje powiat na ucznia? Łatwo przeliczyć kwotę, podzielić na ponad 5 tysięcy uczniów, więc wychodzi ponad 16 tysięcy złotych. To jest prawie 3 razy więcej niż subwencyjna kwota kształcenia. Nigdy się nie mogłem doprosić w powiecie, żeby te koszty rozłożyć na poszczególne szkoły, bo może być tak, że w jednej szkole jest 10 tysięcy, a w drugiej 20 tysięcy. Też takie są. Wiem, że w szkołach zawodowych kształcenie uczniów nie jest tanie. To jest prawda, bo to wszystko kosztuje i to zaplecze, i warsztaty, i wszystko. Natomiast radna Wasielkiewicz podczas sesji, kiedy uchwalano
uchwałę, taki apel do władz centralnych, by nad tym się zastanowiły, że już powiat pęka w szwach, jeśli chodzi o te wydatki dodatkowe, powiedziała, że trzeba oszczędzać. Po prostu trzeba oszczędzać. Poparł ją radny Stępień, natomiast radny Grzesiak zna tę oświatę jak własną kieszeń i twierdził, że były czasy, kiedy subwencja wystarczała. Ale sam minister Piątkowski, jeszcze teraz wiceminister, swego mówił, że subwencja oświatowa to 70% wydatków na oświatę, które ponosi państwo. Resztę powinna ponieść gmina. Więc czy rzeczywiście te 20 tysięcy to nie jest 30%? Więc czego ci ten zarząd powiatu tak właściwie chce? Rosną oczywiście i wydatki na oświatę, ale rośnie również i subwencja. Jest obszerny artykuł w naszym tygodniku. Proszę się z nim, jeśli Państwa to interesuje, zapoznać. Wniosek jest prosty. Inaczej trzeba jednak tą oświatą gospodarować i oszczędzać. Może właśnie energię, może właśnie inne koszty, które w oświacie są, może rzeczywiście nie zatrudniać tak dobrych nauczycieli, bo w powiecie rośnie liczba nauczycieli dyplomowanych, bardzo radykalnie imianowanych, a ci w cudzysłowie pożerają mnóstwo pieniędzy. Absolutnie nie jestem za zmniejszaniem poboru. Ba, niech nauczyciele zarabiają dużo, ale niech również uczą. A w czasie pandemii są głosy, że ta nauka to psu na budę. Różnie to bywa. Trzeba by było zrobić chyba reportaż na temat warunków i poziomu kształcenia pandemicznego w szkołach, nie tylko podstawowych, ale również średnich. Pokazujemy właśnie, co mówili radni, co mówił też starosta, który bronił i zarządu, i siebie, i nie tylko zarządu w układzie z PO, ale również z PiS, że nigdy na szkoły nie żałował. I ja się z nim zgadzam. Fakt, starostwo zawsze dbało o szkoły. Tylko teraz, jeśli tak bardzo dba, niech nie narzeka, że tych pieniędzy brakuje, bo jakby mieści się w tym limicie. Posłuchajmy, zobaczmy. Musimy spojrzeć na budżet powiatu kompleksowo. No, ja wiem, że inwestycje, tak jak powiedział pan starosta, każdy by chciał, jeżeli chodzi o tutaj temat oświaty, to może szukać oszczędności w innym kierunku. W tym źródle to, co powiedział pan radny Piasecki, może fotowoltaika, czyli zaoszczędzić na energii, na termomodernizacji, czy skorzystać z tych projektów na tyle, żeby obniżyć koszty utrzymania placówek. Mamy 10, prawda, tych obiektów i przecież ta subwencja nie pochłania całości wynagrodzenia, tylko to jest całość utrzymania. Stąd, proszę Państwa, jeszcze chciałam tylko podkreślić, że tutaj Trybunał Konstytucyjny, co prawda z 18 września 2006 roku, on jasno się wypowiedział, że brak celowego charakteru subwencji oświatowej powoduje również, iż w praktyce nie można zarzucić, że kwota otrzymanej subwencji jest zbyt niska w stosunku do zadań oświatowych finansowych, bo trzeba patrzeć na pryzmat edukacji przez pryzmat dochodów samorządowych globalnie. To tylko taka moja uwaga. Czyli możemy starać się wnioskować, aby przelicznik do algorytmu subwencji zabiegać, ale nie w tym momencie, budżet dopiero jeszcze nie minął, jak to się mówi, miesiąc od uchwalenia budżetu, na tej podstawie działa rozporządzenie, a my urwamy się jak przysłowiowy Filip z choinki, alarmując apelem w zakresie zmniejszania dochodów. Przepraszam za taką tą retorykę. Nie czas, nie miejsce. Ja wiem, że trzeba szukać najpierw oszczędności na własnym podwórku, a na pewno nowe formy utrzymania obiektów, obniżenie kosztów w zakresie eksploatacji przyniosą stosowny efekt. Czy tylko wasza działalność kończy się na apelu? Kolejnym apelu nic nie wnoszącym, bo jak powiedziała moja przedmówczyni, apel powinien dotyczyć konkretnych rozwiązań, chociażby przelicznika, według którego jest
subwencja naliczana dla samorządów, a nie po raz kolejny wyciąganie ręki po kwoty, które jak wiemy w dzisiejszym zarządzaniu przez was powiatem będą skonsumowane i nic nie wniosą. Panie starosto, szanowni koledzy moi z zarządu powiatu, jesteście już od 2 lat i ja na naszych posiedzeniach nie słyszałem jeszcze żadnej konstruktywnej propozycji o tym, żebyśmy rozmawiali o oświacie, o wydatkach oświatowych, których jak wiemy jest niewystarczająco w budżecie. Czy nie warto zastanowić się właśnie nad podejściem do sieci szkół, do kierunkowości szkół, optymalizacji wydatków? Tego nie ma. Najprościej jest przedstawić propozycję apelu, z którego pan premier Mateusz Morawiecki ma wysypać kolejne miliony na oświatę powiatową. To po to zarząd został powołany przez nas do zarządzania budżetem, aby racjonalnie dysponować i zarządzać tym, czym ma. Jeżeli są środki zewnętrzne, typu środki unijne, czy rezerwa rządowa, która też jest przekazywana chociażby w służbie zdrowia, to wtedy można występować. Natomiast dzisiaj dyskusja o jakimś apelu pomocowym do rządu jest kompletnie bezpodstawna i po raz kolejny pan przewodniczący Krusiewicz wprowadza do porządku jakieś dziwne apele, które niczego nie wnoszą, nic nie zmienią, a tylko pokazują bezradność zarządczą naszego zarządu. Będę trochę może złośliwy. Przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli. Zapomniał pan Piotr, jak było w poprzednim rozdaniu. Jeżeli dzisiaj mówimy o subwencji, poczekajmy może do marca, kiedy przyjdzie już faktyczna ta kwota, bo na dzień dzisiejszy to jest, pracujemy na propozycji z października, czyli na prognozach rządu, a jeżeli w marcu już przyjdzie konkretna metryczka, ile dostanie powiat tych pieniędzy na oświatę, to zobaczymy. Unia Europejska to już jest niestety, ale kawałek dalej. Działa w zupełnie inny sposób i nie musi, choć powinna, finansować polskich szkół. Do tego mamy polski rząd. Samorządy zawsze borykały się z tymi problemami. Niemniej jednak zawsze były świadome i nigdy chyba, no może to jest jakiś wyjątkowy samorząd, ale nigdy na te pensje dla nauczycieli, dla administracji, dla oświaty nie starczało. To dzięki właśnie tej świadomości włodarzy miast i gmin, oczywiście kosztem innych inwestycji. Jesteśmy dalecy od jakichkolwiek wystąpień politycznych. Pani, moja koleżanka Elżbieta zapytała, dlaczego teraz? No państwo, żeście wywołali temat optymalizacji wydatków. My jako pierwszoplanowy wydatek, to jest 50% budżetu, to jest oświata. I chcemy zwrócić tylko uwagę rządzącym o tendencji, która jest. Jak zwrócicie państwo uwagę, 2019 12 milionów, 2020 15 milionów, 2021 19 milionów więcej niż subwencja. To za rok będzie 24, a za 2 lata 30. Czyli de facto staniemy się tym, co państwo żeście sygnalizowali, że będziemy tylko przekaźnikiem. To jest właśnie niedobra tendencja, na którą tylko w tym wystąpieniu zwracamy uwagę. Ja bardzo dziękuję za tę dyskusję, która się odbywa. No ale powiem tak, zdumienie moje no, osiąga już niemalże zenit. No bo jak inaczej odnieść się do tego, o czym mówił pan radny, był uprzejmy mówić pan radny, pan Piotr Stępień. A gdzież tu polityka jakaś, wprowadzanie polityki do samorządu? Jakby pan był uprzejmy wskazać, to ja bardzo chętnie podyskutuję na ten temat. Propozycja takiego stanowiska, ta propozycja jest propozycją zarządu, wykazuje daleko idącą troskę o pewną tendencję, którą obserwujemy i to nie od roku, od 2, jak pan sobie życzył, żeby 2,5 roku, tylko jeszcze sięgnijmy 8 lat temu wstecz, dokładnie ta sama tendencja, tylko skala trochę inna, bo proszę państwa, środki, które otrzymujemy na oświatę,
nawet wzrastające, bo taka jest też prawda. Ja niczego nie zakłamuję, panie radny Piotrze. To w ogóle chyba pan pomylił adresata. To proszę państwa, mimo wzrostu tych kwot, one nie nadążają, kwoty subwencji, które otrzymujemy z roku na rok wyższe, one nie nadążają na wzrostem kosztów, które jest. I na tym polega cały problem. Ja też mam doświadczenie, podobnie jak Zbigniew Grzesiak, który wspomniał o początkach lat 90. Ja też mam bogate doświadczenie w tym zakresie i potwierdzam to. Były czasy, był taki czas, gdzie prawie się równoważyło, bądź też niewiele trzeba było, przepraszam za określenie, dokładać. Ale z każdym rokiem to się zmieniało. Proszę państwa, na każdej sesji już nawet miałem głosy, żebym tak długo nie mówił o tych wszystkich sprawach. Informuję państwa, jakie działania podejmuje zarząd, podejmował zarząd. A w zakresie oświaty, no to proszę państwa, to, czego dokonaliśmy na przestrzeni ostatnich lat, to naprawdę proszę nie zarzucać zarządowi temu, czy poprzednim również, że nic w tym obszarze się nie robiło. Zmiana sieci szkół nastąpiła. A jeszcze przypomnę, nie tak dawno ustalaliśmy, to my ustalaliśmy sieć szkół, proszę państwa. Nie tak dawno. Więc proszę nie mówić, że tutaj nie ma działania zarządu. Jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Proszę państwa, mogę państwu przygotować na następne spotkanie albo między sesjami jeszcze informacje, ile to wniosków złożyliśmy. Ile dostaliśmy środków? Tylko nie w tym jest rzecz. Oczywiście będziemy nadal wypełniać kupony, żeby brać udział w losowaniu i dobrym losowaniu. Natomiast proszę państwa, nie w tym jest rzecz oczywiście, żeby sobie wytykać, tylko współpracować. O co bardzo proszę. I prosiłem, składając wnioski, również państwa prosiłem o pomoc. Ma rację pan wicestarosta Kikorski, który mówi, że gdybyśmy do tych pieniędzy nie musieli do oświaty dokładać, mielibyśmy dużo więcej na inwestycje. A wszyscy oczekują, żeby inwestycje były. I za. 17 głosów za. 3 głosy przeciwne, widzę. I 4 głosy wstrzymujące się. Uchwała i stanowisko zostały przyjęte. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.